tak jak obiecaliśmy, troszeczkę o trzech krokach w układach kata w karate. Dlaczego trzy kroki? Jest wiele teorii. Wszystkie te, które wam przedstawię, wydają mi się prawdopodobne. Te, które ja lubię najbardziej, to wam powiem, które lubię najbardziej, które moim zdaniem są najbardziej sensowne. Zatem, trzy kroki. Dlaczego trzy kroki? Jedna z teorii jest taka, że kiedyś ich sale treningowe, tak, były bardzo małe i pozwalały na zrobienie właśnie mniej więcej trzech kroczków. Powiedzmy, że ma to sens. Inna teoria mówi, że filozofia, ten transcendentalizm, tak, to się bardzo liczyło. Liczba 3 jest liczbą taką magiczną w wielu systemach filozoficznych. Nawet ludzie, którzy nie są związani z danym systemem filozoficznym, często właśnie mówią, no bo trójka to szczęśliwa liczba, tak? Są takie trójka, siódemka, dziewiątka czy ósemka jako znak nieskończoności. Są takie fajne. Więc tutaj, bo zdaje się, że w języku chińskim sang znaczy trzy, a sam znaczy życie. Wymawiane są podobnie. Jeśli się mylę, to mnie oczywiście poprawcie. Więc stąd trzy, tak? Trzy życie. I są trzy kroki, żeby zawrzeć tutaj to wszystko. Moim zdaniem taka najbardziej odpowiednia teoria do tego jest taka właśnie czysto praktyczna, czysto logiczna. Oczywiście tamte też są fajne i w pewien naturalny sposób się łączą i może dlatego to jest ta magia liczby 3 i akurat to się tam wszystko dzięki temu zbiegło w tej trójce. Ale jak pamiętamy, przeciwnik, tak, agresor jest najczęściej przeciwnikiem praworęcznym, tak? Więc żeby się dobrze przygotować pod takiego przeciwnika, to musimy poćwiczyć na tą, żeby dobrze i w jak najkrótszym czasie się przygotować pod takiego przeciwnika, to musimy ćwiczyć właśnie pod niego, na jego prawą stronę ciała. A najlepszą obroną na jego prawą stronę ciała jest moja prawa strona ciała, tak? Stąd zaczynamy zawsze prawa, lewa, prawa. Czy też z innymi technikami mamy raz, dwa, trzy, tak? Stąd te trzy kroki, więc moja prawa ręka pracuje dwa razy, lewa raz. O jeden raz więcej, żeby lepiej się przygotować pod praworęcznego, ale lewa też pracuje, bo no nie wszyscy są praworęczni, tak? Drobny procent ludzi jest leworęczny, a poza tym chcemy też mieć tą drugą stronę w miarę sprawną, bo nawet praworęcznemu czasami jest wygodniej przyłożyć lewą ręką. To są takie główne, najważniejsze teorie, z jakimi ja się spotkałem. Tą swoją najlepszą zostawiłem na koniec, tą, która dla mnie ma najwięcej sensu. Ja w swojej praktyce treningowej, prowadząc zajęcia, robię po cztery przejścia, żeby tak samo przygotować lewą i prawą stronę ciała. Czasy, co byśmy nie słyszeli w telewizji, mamy na tyle spokojne, że przychodząc do szkoły walki nie muszę być w ciągu 2 miesięcy czy w ogóle jak najszybciej gotowy do odparcia jakiegoś ataku, bo jest szansa, że za chwilę jak wyjdę nawet teraz z sali po trzecich zajęciach, to ktoś mnie napadnie i ja potrzebuję mi coś, co już po trzecich zajęciach mogę wykorzystać. Także pracujemy w pełni lateralnie. Lewa robi tyle samo co prawa, nawet lewa troszeczkę więcej, żeby wyrównać te dysproporcje, tak? Albo prawa troszkę więcej, jeśli ktoś jest leworęczny, oczywiście. To tyle o trzech krokach na dzisiaj. Jak macie jakieś pytania co do tego, jak spotkaliście się z jakimiś innymi teoriami, napiszcie do nas, z chęcią poszerzymy naszą wiedzę. Do następnego razu, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.